Jedna z najmroczniejszych legend Krakowa narodziła się w połowie lat 60. XX wieku. Mieszają się w niej szaleństwo i śmierć. I choć bohater tej legendy na to nie zasługuje, to jego nazwisko wspominane jest w Krakowie do dzisiaj. Wszystko zaczęło się w roku 1964, kiedy zauważono serię napadów bez jakiejś określonej jeszcze motywacji, nie ustalono tej motywacji, na starsze kobiety w śródmieściu Krakowa, w pobliżu kościołów bądź też jakichś miejsc publicznych. Pierwszego września 1964 roku Komenda Dzielnicowa MO Zwierzyniec w Krakowie została powiadomiona, że w godzinach południowych w krakowskim kościele Sercanek niespodziewanie została ugodzona nożem w plecy starsza kobieta, która przyszła się tam pomodlić. Cios był silny, ale ofiara ataku przeżyła. Sprawca zbiegł. Zaledwie dwa dni później, 23 września, kolejne zgłoszenie. Na klatce schodowej w jednej z kamienic na Starym Mieście znaleziono nieprzytomną i rzężącą staruszkę. Sposób działania napastnika był bardzo podobny. Mieszkańców Krakowa sparaliżowała wiadomość o tajemniczym nożowniku atakującym znienacka samotne kobiety. Strach był tym większy, że do napadów dochodziło w biały dzień. Wiele osób bało się w ogóle wychodzić z domu. Anegdoty się opowiadało, że jakaś pani tam sobie złamała nogę na ulicy. Jak ją przywieziono na pogotowie, to się okazało, że na plecach miała dużą pokrywę od garnka. Bo to już taka psychoza panowała rzeczywiście. Tydzień po drugim napadzie sprawca zaatakował po raz trzeci w holu klasztoru sióstr Prezentek w samym sercu Starego Miasta. Tym razem atak był skuteczny. 77-letnia kobieta, podobnie jak poprzedniczki, ugodzona nożem w plecy, zmarła w szpitalu. Zwłoki z 1964 roku zostały do zakładu skierowane z powodu doznania przez ofiarę rany kłutej tułowia, a w konsekwencji tego jej śmierci po próbie udzielenia pomocy w warunkach szpitalnych, niestety zakończonej niepowodzeniem. Śmierć trzeciej ofiary nieznanego sprawcy postawiła na nogi całą krakowską milicję. Teraz już wszyscy wiedzieli, że sprawa jest poważna. Całe miasto huczało od plotek. Żeby uspokoić zbulwersowaną opinię publiczną, trzeba było za wszelką cenę odnaleźć tajemniczego napastnika, który terroryzował Kraków. W lokalnej prasie co rusz ukazywały się milicyjne komunikaty adresowane do wszystkich świadków tych zajść. Liczył się przecież każdy trop. Spodziewano się szybkiego schwytania sprawcy czy też sprawców tych ataków. Ale efektu nie było, bo milicja poruszała się po omacku. A tak naprawdę to był dopiero początek psychozy strachu. W połowie lat 60. w Krakowie zapanowała psychoza strachu. Z ust do ust przekazywano sobie plotki o tajemniczym nożowniku, który grasuje w centrum miasta i w biały dzień napada znienacka samotne starsze kobiety w kościołach i na klatkach schodowych. Panika opanowała miasto we wrześniu 1964 roku,
kiedy to w przeciągu zaledwie półtora tygodnia napastnik zaatakował trzykrotnie. Za każdym razem w ten sam sposób, jednym silnym pchnięciem w plecy. Dwie pierwsze ofiary przeżyły, ale trzecia zmarła po przewiezieniu do szpitala. Generalnie była to starsza kobieta, która została skierowana do zakładu ze szpitala imienia Biernackiego w Krakowie, gdzie przyjęta została z raną kłutą grzbietu w stanie zagrożenia życia. Chirurdzy próbowali udzielić jej pomocy, wykonali rewizję rany, mającą na celu ustalenie, czy doszło do uszkodzenia narządów wewnętrznych. Nie znajdując istotnego uszkodzenia narządów wewnętrznych, zakończyli postępowanie chirurgiczne, jednak w trakcie dalszego pobytu w szpitalu w krótkim czasie nastąpił zgon tej osoby. Zwłoki kobiety trafiły do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Próbowano ustalić jak najwięcej faktów, które pomogłyby trafić na ślad zabójcy. No, na podstawie obrażeń stwierdzonych, a w szczególności jednego obrażenia, praktycznie bez konfrontacji tego z konkretnymi wersjami przebiegu zdarzeń, z ustaleniami z miejsca zdarzenia, nie jest możliwe odpowiedzenie na pytanie, czy osoba, która zadawała to obrażenie, była osobą starą, młodą, czy była bardzo sprawna fizycznie, czy też była przeciętnie sprawna fizycznie, czy była prawo, czy leworęczna. Tropem mogły być zeznania świadków. Młody chłopiec. Tylko tyle zdążyła powiedzieć przed utratą przytomności ostatnia ofiara do siostry zakonnej, która znalazła jęczącą kobietę przy kościele na ulicy Świętego Jana. Również poprzednie ofiary zeznały, że napastnik był młodym człowiekiem z tarczą szkolną na rękawie, ale więcej danych nie było. A sprawa była priorytetowa. Chodziło przecież o to, żeby pokazać sprawność organów ścigania i uspokoić panikę wśród ludzi. Przestępca bezkarnie grasujący w centrum miasta nie był dobrą wizytówką dla krakowskiej milicji. Świadkowie niezbyt chętnie chcieli współpracować z organami ścigania. Pierwsza ofiara nie traktowała nawet tego napadu na siebie zbyt poważnie. Twierdziła, że tylko została pobita nawet. Więc nie ułatwiało to na pewno organom ścigania i milicji ówczesnej, prokuraturze dojścia od razu do sprawcy. Pierwsze sprawy były rozpatrywane oddzielnie, jako napady. Czy to rabunkowe, czy to na tle seksualnym, czy też pod jakimś innym kątem rozpatrywane. Zostały one zakończone tak szybko, jak pozwala na to procedura karna, postępowanie karne. Trwa śledztwo, z reguły w takich sprawach trwa 3 miesiące. Po tym okresie zostaje ono umorzone. Tak też się stało w tym przypadku, zostało umorzone ze względu na niewykrycie sprawcy. Sprawa napadów na staruszki trafiła jako jeden z wielu niewyjaśnionych przypadków do milicyjnych archiwów. I pewnie Kraków szybko by o niej zapomniał, gdyby nie to, że po półtora roku sprawca uderzył ponownie. I znowu szukał takich ofiar, które nie potrafiły się same bronić. Prawie 2 latach, w roku 1966, zimą, w lutym, zostało dokonane zabójstwo 11-letniego chłopca na kopcu Kościuszki. To było zimowe, niedzielne przedpołudnie. Świetna pora na dziecięce zabawy na śniegu. I jak się okazało, również dobry czas dla zabójcy na kolejną zbrodnię. 11-letni chłopczyk, podobnie jak jego rówieśnicy, jeździł pod krakowskim kopcem Kościuszki na sankach. Morderca zaatakował go, kiedy już wracał z zawodów saneczkowych. Leżące na śniegu, podziurawione nożem ciało chłopca znalazł trener. Rok 66,
Ciało 11-letniego chłopca zostało skierowane tutaj do Zakładu Medycyny Sądowej. W tym przypadku od samego początku wiadomo było, że mamy do czynienia z zabójstwem, za czym przemawiała wielość ran kłutych stwierdzonych na jego ciele. I w tym przypadku bez wątpienia przyczyną jego zgonu były stwierdzone zmiany urazowe w postaci ran kłutych, uszkadzających życiowo ważne narządy i skutkujących bezpośrednio zgonem tego chłopca. Wielość obrażeń wskazywała, że sprawca działał celowo, z myślą o pozbawieniu drugiej osoby życia, że działał pod wpływem silnej motywacji pozbawienia jej życia, gdyż ilość obrażeń stwierdzona na ciele była wielokrotnie większa niż ta, która jest konieczna do zabicia drugiej osoby. W tym przypadku mieliśmy do czynienia ze spotykanym, opisywanym w kryminalistyce, w medycynie sądowej zjawiskiem, które nosi nazwę nadzabijania, czyli w literaturze angielskiej opisywanego jako overkill, gdzie ilość obrażeń zadawana ofierze jest zdecydowanie większa niż ilość obrażeń, która jest potrzebna do pozbawienia jej życia. Z reguły wiąże to się z pewnymi szczególnymi emocjonalnymi stanami sprawcy, który w ten sposób wyładowywuje swoją agresję na ofiarze lub ma szczególnie umotywowaną intencję w sposób funkcjonującą u niego w sposób bardzo mocny zabicia tej osoby z pozbawieniem jej jakby cech człowieczeństwa. Kwiecień 1966 roku. Morderca znów atakuje. I tak jak poprzednio, ofiara jest przypadkowa. W jednej z klatek schodowych na krakowskim Kazimierzu serię ciosów nożem dostaje 7-letnia dziewczynka, która zeszła do skrzynki na listy. Ofiara miała jednak sporo szczęścia. Mimo licznych obrażeń udało się ją uratować. Dwa miesiące później kolejny atak, tym razem nie powodujący zgonu na 7-letnią dziewczynkę w centrum Krakowa. W tym momencie dopiero śledczy zaczęli sprawy już zaszłe, te zakończone, dopasowywać pod względem kryminalistycznym do tych kolejnych, mimo tej długiej przerwy, prawie 2 lat, jeszcze raz to podkreślam, spraw. Śledztwo nie należało do łatwych. Nie było śladów. Nie znano też motywacji zabójcy. W grę nie wchodziły ani pobudki seksualne, ani rabunkowe. Analizując sposób postępowania sprawcy, czyli ustalając jego modus operandi, charakterystyczny, powtarzalny sposób zachowania się przestępcy, można uzyskać informacje, które ułatwiają jego dalsze poszukiwania i schwytanie. Ten sprawca działał jednak niekonwencjonalnie. W kazuistyce kryminalistyki, nawet światowej, bardzo rzadko zdarza się, że jeden zabójca w krótkim czasie zmienia swoje modus operandi, a w zasadzie to modus operandi ewoluuje. Pierwotnie skupił się on na starszych osobach. Przypominam, że 2 pierwsze ataki nie zakończyły się zabójstwem, były tylko usiłowaniem zabójstwa i tak zostały też spenalizowane. Natomiast 3. atak okazał się śmiertelny. Wydaje się, że w tym momencie został zaspokojony swoim pragnieniem